Sponsorem programu jest Orlen. Stanisław Suliński trafił do Płocka w 1966 roku. Pomimo ofert z Katowic, Łodzi i Opola wybrał grającą wówczas w lidze okręgowej Wisłę Płock. Przez pierwsze 4 lata był grającym trenerem. Staszek miał doświadczenie już jako zawodnik, bo grał w reprezentacji Polski. I miał do czynienia z różnymi trenerami. I on takie nowości, do których my musieliśmy tam przekopywać się, to on już nie miał i wszedł do nas. Do Płocka, no to już to by przyszedł młody zawodnik, młody trener, ale z pewnym bagażem wiedzy. Tej takiej nowej wiedzy na temat gry w piłkę ręczną. I on nam to przekazywał, dlatego to było tak szybko te postępy szły. W 1973 roku podopieczni Stanisława Sulińskiego wywalczyli awans do drugiej ligi. Pomimo tego, że mecze rozgrywali we Włocławku, już 2 lata później cieszyli się z historycznego awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Było połączenie 3 klubów. Wisły, Jutrzenki i Mazowi. No i wtedy taka paka powstała, sami chłopacy z Płocka. I to z tymi zawodnikami był pierwszy awans do drugiej, później do pierwszej ligi. No i każdy się cieszył. No to była najmłodsza drużyna wtedy w Polsce. Chyba średnia wieku była 22, coś z groszami. To nie był trener, który jeździł samochodem albo na rowerze, tylko biegał. Po prostu on trenował, mając 40 lat, to on po prostu zawsze był pierwszy, a wszyscy zawodnicy dopiero za nim biegli. To było po prostu duże wyzwanie, żeby dorównać Sulińskiemu. Dwukrotnie wchodziliśmy do pierwszej ligi, dwukrotnie spadaliśmy z tej ligi, ale to była inna piłka ręczna, inne warunki. I właściwie ci zawodnicy to grali tylko dlatego, że mieli pracę i tak dalej w kombinacie, czy ewentualnie perspektywę na mieszkanie, to były zupełnie inne czasy. Natomiast następne 22 lata przepracowałem z młodzieżą. No i stworzyliśmy taką właściwie, nazywano w ogóle w Polsce, Szkołę Piłki Ręcznej, Płocko Szkołę Piłki Ręcznej. Po prostu polegała na tym, żeśmy szkolili od młodzika poprzez juniora młodszego i juniora starszego, zmieniając trenerów. Nie prowadził jeden trener, tak jak w innych klubach przed 5-6 lat, tylko myśmy po prostu po 2-3 lata staraliśmy się po prostu jak najwięcej tych wiadomości przekazać, czyli była tak zwana specjalizacja trenerska i to przynosiło efekty. Przede wszystkim był wymagający, ale też znał siebie. Dalej, był konsekwentny. Ja jak pracowałem jeszcze z juniorami starszymi, a starszy prowadził juniorów młodszych, to ja miałem pół roboty, jeśli chodzi na przykład o dyscyplinę. Do trenera Sulińskiego nie wolno było nie przyjść na trening. Jeżeli zawodnik nie przyszedł na trening, to musiał mieć poważne usprawiedliwienie od rodziców albo od lekarza, że nie może brać udziału w treningu. Ci zawodnicy byli tak zdyscyplinowani, że jak przychodzili do starszej grupy, czyli do juniora starszego, to ja nie musiałem ich dyscyplinować. Oni już byli nauczeni pewnych nawyków. On po prostu wymaga. Jeśli chcesz sport poprawiać, to musisz być systematyczny i zdyscyplinowany. Jeśli nie, to dziękuję ci, to już weźcie za co innego. Ten sposób jego działania, ta konsekwencja w działaniu, to była jego podstawowa cecha, oprócz wiedzy, jaką miał na temat piłki ręcznej i oprócz zdolności wychowawczych, bo to się wszystko razem łączy. Jeśli chodzi o młodzież, no to chyba muszę zacząć na przykład od marszałka, bo to pierwszy brązowy medal mistrzostw Polski, potem złoty, pierwszy złoty dla Płocka. To właśnie Andrzej Marszałek, no i potem Sobolewski jeden, Sobolewski drugi. No cała masa tych zawodników, potem Góral, Kisiel, no to wszyscy w zasadzie. No nie było takiego piłkarza ręcznego, który przez moje ręce nie przechodził. Był prekursorem, inicjatorem tej dyscypliny. Myślę, że to on zaszczepił nie tylko w nas, w młodych chłopcach wówczas, ale w wszystkich mieszkańcach Płocka miłość do tego i przecudownej dyscypliny sportu piłki ręcznej. Można powiedzieć, z jednej strony trener, wychowawca i nauczyciel z powołania. Po prostu miał to w sobie, że u trenera po prostu każdy przestrzegał wszelkich zasad i reguł, jakie panowały. Trzymał, można powiedzieć, nas grupę nastoletnich chłopców twardą ręką, ale kiedy trzeba było, przymrużyło oko, kiedy trzeba było, skarcił. No i myślę, że nie wiem, byliśmy ludźmi, którzy poszli za nim w ogień.
Pod okiem Stanisława Sulińskiego juniorzy młodsi Wisły Płock wywalczyli sześciokrotnie Mistrzostwo Polski, między innymi w 1989 roku z Michałem Dębskim w składzie. To był medal, którego nie powinniśmy w ogóle zdobyć. Mieliśmy taką grupę, bardzo fajną, ale bez gwiazd, bez żadnych, nikt z nas nie grał w kadrze Polski. Pamiętam, wtedy graliśmy w finale z Parią Szczecin, która naszpikowana była kadrowiczami, tam wszyscy wysocy chłopacy. Na jakichś turniejach w Polsce przegrywaliśmy z nimi, spotykamy się w finale i pamiętam, trener Suliński wszedł do szatni przed meczem i ma ogromny stres, był w Kielcach, notabene, także dodatkowe emocje, tak? Wszedł do szatni raz i mówi, że on jeszcze nie ma srebrnego medalu, ma tylko złote i brązowe i bardzo chciał mieć srebrny. To pierwszy raz rzuciliśmy się na trenera się z takimi, już można powiedzieć, pierwszymi męskimi okrzykami, gdzie wyszedł z szatni. No i ten medal wygraliśmy, no i potem było coś niesamowitego. Wyszedł z hali i zginął. Nie wiem, gdzie był. Wrócił później i zaczął płakać. Razem z nami, tak? Ze szczęścia. To takie fajne emocje. Trener Suliński w 2001 roku z przyczyn zdrowotnych musiał zakończyć pracę w klubie, ale mimo to nie utracił kontaktu ze środowiskiem płockiej piłki ręcznej. Jeżeli byłem trenerem samodzielnym i on przyszedł kiedyś na halę już po tej pierwszej takiej fazie choroby i on mówi, słuchaj, ja popatrzę sobie, chcesz, ja mówię, bardzo chętnie, trenerze, ja wysłucham, co trener z boku ma do powiedzenia. A on mówi, no słuchaj, no co ja ci mogę tu powiedzieć, ty to czujesz od środka lepiej, ale jak masz jakieś pytania. Wiele razy tak było, że go prosiłem, żeby przyszedł na przykład obserwować nowego zawodnika na jeden, dwa dni i my żeśmy wtedy razem dyskutowali, czy on będzie takim przydatnym graczem, czy nie. Stanisław Suliński przez 30 lat był także wykładowcą Politechniki Warszawskiej w Płocku. Na emeryturę odszedł w 2006 roku. Swoją wielką przygodę w Politechnice Warszawskiej realizował wspólnie z żoną, Brygidą, zresztą fantastyczną dwójką ludzi. Jak wspominam Staszka, ale również i myślę o Brygidzie, to przychodzi mi na myśl taka sentencja Alberta Einsteina, który mówił, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia, więc ta sentencja w sposób doskonały wręcz pasuje do całego życia, do tego jak działał, pracował nie tylko zawodowo Staszek, Stanisław Suliński. Sportowe sukcesy Stanisława Sulińskiego były docenione wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznawanym przez prezydenta RP czy Super Orłem w plebiscycie Płockie Orły 2006. Trener Suliński nie krył, że dla niego bardzo ważne są właśnie wyróżnienia otrzymywane w Płocku, bo choć nie był rodowitym płocczaninem, to jednak to miasto było dla niego najważniejsze. Po zakończeniu kariery trenerskiej Stanisław Suliński starał się niejako nadrobić czas, którego wcześniej nie mógł w pełni poświęcać rodzinie. Wraz z żoną Brygidą i niepełnosprawnym synem Leszkiem podróżował po Polsce oraz Europie. Planów dalszych podróży było wiele. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła na ich zrealizowanie. Zmarł 26 października 2008 roku. Miał 66 lat. Sponsorem programu był Orlen.